Ej, witam was serdecznie, tu ja sobie Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Biomutant. To będzie wtorkowy odcinek chyba, tak? Wtorkowy? Jakoś tak, mniejsza z tym. Ostatnio był patch jakiś taki, nie wiem czy bardzo wielki on był, nie zwróciłam uwagę. 1.5 i kurczę, on troszkę coś tam powprowadzał. Wrzucę wam linka, jakbyście chcieli sobie poczytać więcej. Ja wam tylko wspomnę to, co mniej więcej gdzieś tam pisało, to największe, jeśli chodzi rzeczy, chyba najważniejsze, to loot. Loot ponoć jest ulepszony. Ulepszony i również jest podwyższony level cap. Level cap z 50 na do setki można wpić. Zajebiście. Jakieś lepsze potem mamy już od 50 dropić rzeczy, więc wow, Boże drogi. Wow, ja mam który poziom? Postać. 12. Oh, Jesus Christ. 12. A do setki to. O Jezuś Maria. Widzę też, że ten. Dodali. Te napisy takich lokacji, mi się wydaje, że to są oczyszczone te na zielono miejsca. Tu mam, widzicie, jakieś takie te... Tego nie było wcześniej. Posterunek tu, wszystko. Tego nie było, tych śmiesznych na zielono odznaczonych. Tego nie było, więc bardzo mnie to ciekawi. Jak to ten... Raczej mapa się nie zmieniła, ale tak jak widzicie, zmieniło się ten... Te mniejsze lokacje obszukane. Tu ciuchciowo chyba nie mam do końca zrobionego. Tu gdzieś. Też coś tu jest. Tu też jest. Tu i tu. Dobrze, na razie to tak jak widzieliście. Chciałam iść w tę stronę, ale tu poziom coś nie bardzo mnie puścił. Nie wiem, gdzie to jest dalej. Idziemy sobie może, co tu jest. Ślizgo siupni. Braki. Więźniowe tu są. Ja mam gdzieś... Ja mam bliżej do czego? Też mamy coś jakieś... Pogbór. No nie wiem, no... Tu mamy tego... Uchcia chruma do załatwienia. No ale czekajcie, tu mamy jakieś to, może... śledźmy sobie to zadanie, teleportujmy się... tutaj, bliżej. I sprawdzę, co to tam jest. Ewentualnie podjedziemy do tego chrumcia pumcia. Nie wiem, jak mu tam. I zobaczymy, co tam ten. Nie wiem, tak się nie wczytywałam, ale właśnie najważniejsze był ten level cap podnieśli, loot naprawili lepszy, żeby to był bardziej zróżnicowany, żebyście nie dostawali dwa razy kurczę tego samego. No i od 50 lepszy. Boże, jest co robić. I to bardzo jest co robić. To nie jest gra na 10 godzin, 20, 30. Tylko chyba więcej, co? Jak teraz podnieśli ten level cap. Bo ponoć słyszałam, że no, pewnie się dało ten większy podnieść. Ale czytałam, że nie opłaca się nic robić, żeby zdobywać większe, bo i tak wtedy nie dostawaliście, więc naprawili to. Dobrze, podpłyniemy sobie. Tam jest wraki jakieś. Nie można, jak nie można, a tu? O, mogę. No to spoko, to fajnie jest co robić, kurczę. Nie narzekam na grę, bardzo fajna gra jest. Wiecie, tak jak mówię, większość gdzieś tam narzekała, no bo a, coś tam, bla, bla, bla. No ale może nie każdy ma jakieś tam... Ja nie liczyłam na nie wiadomo co. Jakieś zajebiste, tak samo przy cyberze. Będzie fajnie, to będzie fajnie, no tak uważam, że trochę tego hejtu za dużo ten cyberpunk dostał. Bo gra jako taka fajna jest. Tu Biomutant też bardzo fajny, taką 7, nawet bym 8 może dam, zobaczymy. Jest co robić i chyba to się liczy w grach, że powtarzalne to powtarzalne są gry, ale to już inna opcja. Aha, tam poziom mniejszy silnika. Dlatego chcę podpłynąć tam do tego. Bo do tego wraku, może tam będzie coś, co mi pozwoli gdzieś tam podpłynąć dalej.
Że nie sądzę, ale to gdzieś niedaleko jest to. Widzisz tę wrakołódź? No widzę. Zdaje się, że nadal unosi się na powierzchni. Mogłabym uderzyć. No, powiedzmy, to jest nasz poziom. Wow, ile was tu jest? Oh, Jesus Christ, what the fuck? A ty co, kamperze jeden? Zaraz przypindzile. To zobaczysz. No tam faktycznie za duży był ten kurczę poziom. Tam był 16 oni mieli. Na jakiejś spódnicy ubrany. Misiek, nie świruj. Tak, można odbić im i tam... Wow, ale mi dupę gryzą. Bumerang. Nadaj się na coś. O, trzeba będzie się uleczyć. No i będzie trzeba się uleczyć. No, że poczarujmy trochę. Aha, myślałam, że ktoś tu jest. A... Nie, są. Chodź tu, cwaniaku. Niedługo będzie po tobie. Nie, spoko. Za dużo was tu jest, kurde mać. To jest mankament mój obecny. Będę sobie barangiem rzucać. Będziemy tańczyć z nimi. Juhuhuhu, magiczny pierścień. No super, zaraz mnie. Zatomizowanie. Podoba wam się? Oh, Jesus Christ. Dobra. No uff. To mi tu plecy. Kurde mać. Wow, ale mi walnął. Wow. To jest grane. Za dużo tych maluchów tu goni koło niego. Naprawdę. Ale przypindzila. No i super, nie zdążyłam. Użyć mojej... Damy radę. Jeden leży, chyba. Wow. Super efektywnie. Nie wiem, czy tak super. Fajnie, że też ich też to rani, ten. Czy chce się tym małym zająć? Najpierw czy tym wielkim? To jest najważniejsze pytanie obecnie dla mnie. Tak walę na oślep. Czary mary! Na cząsteczkę. Płońcie przy okazji troszkę. Chodźcie w ogień! Co się zrobię? I co jeszcze, kurde mać? To już duży nie żyje, więc z tymi małymi to będzie luz. Luz blues, ten duży najbardziej wkurzał. Zaraz wszyscy popadają. Wow. Ty kurde, kamperze jeden. Wkurza mnie. Zaraz mnie zjedzą. A gdzie jest moje szybkie leczenie? No ty na góry, co to, kto to napindzila z czegoś? Co to jest? To jest grane. A wieżyczka to jest co? Nie. Wow. Trzeba było kuźwa od razu wieżyczkę zająć się. Jeszcze jakiś kamper jeden. Noż ty, kurde, ma. Dwóch takich cwaniaków jest. O, ty mały, kurde, gnojku, jeden z drugim. Dajcie by taki karabin mi. Dobra, wsio. Długa walka.
od tym więzień. Jest tak niezwykła, na ile pozwalasz. Ale ty się powtarzasz, gościu. Biskotik, co to kurde jest? Tak. Brak się i stracona dusza. To wszystko musimy w danej lokacji sobie zebrać, żeby zrobić ją na 100%, czyli zaznaczoną tak jak tam wcześniej mieliśmy. To co doszło właśnie. Ale to jest dobre też, bo wiecie, że nie zrobiliście wszystkiego, możecie sobie wrócić, przeszukać tamtą lokację i będziecie mieli na full. Wow, kuźwa, ktoś na balkon wyszedł napindzilać mi teraz. Zajebiście po prostu. Wydaje się być w dobrym nastroju, mimo że czeka na pewną śmierć. Wie, że żyjesz według własnego kodeksu i martwi się, że nie szanujesz już życia. Sorry, ale musiałam iść zamknąć to okno. Prosi cię o słuszne postąpienie. Pa. I w twarzyczkę. Wydaje się, że nie schodzisz z drogi zniszczenia i pragniesz pomóc tylko sobie. I put. Bum! Mrok znów wygrywa. Co nie? Co nie? No pewnie, że tak, mrok no. Mrok nigdy nie pozwoli ci kroczyć pewnie. Nie. Jak nie? Mrok. Mogę jak chyba nie? Raz przekląć mrok. Mogę, prawda? Nie. To być po stronie wygranych. I hops. Dobrze, wszystko tak. Obszar ukończony. Mamy wsio. No widzicie? Widzicie, zaznaczę nam na zielono. Tamto ja nie wiem, czy ja tam dopłynę, bo nie mam tego ulepszonego tego całego śmiesznego. Ech, ciekawe, czy da się jakoś tu... Haha, coś z tego będzie, nie? Nie wiem, czy tam dopłynę tam. Poczuj pęd powietrza. Dobrze, zobaczmy, co tam nam doszło. Skaczył się. No to ja wolę już coś takiego. Jeszcze lepsza. Mocuś. Nie sądzę, chyba że tędy się nie da, a tu gdzieś się da przepłynąć. Dobrze by było. 3 z 9. To co, na ostatnim tym będzie silnik lepszy? Jakoś typowo trzeba ulepszyć te część, co to tam pływa. Nie mam pojęcia zielonego. Zaraz się dowiemy. Co to jest? Jesteś wrogim, czy ty nie jesteś? Aha, jesteś wrogim. Byłeś wrogim. Ja robię w ogóle. Wysadziłam w łódkę, popłynęła razem na dno. A tam co tam siedzą? Aha, nie da się tam podpłynąć. O, to było. Nie, bo zaraz zobaczycie, że mi pokaże, że mam, no właśnie. Ziemu silnik. Ale jak ja mam ten? Nie ma nic takiego. Trend. No nie, no stwórz nie. Stroje to też nie. Funkcje, wygląd. Ja mam na razie innego wyglądu. Może kiedyś, później będzie. No tędy nie przepłynę, bo to jest wszystko na zielono. Ten obszar potrzebuje silnik lepszy. Więc co ja mam kurde zrobić, co? Jesteś na wierzchowcu. Czyjego?
Nic nie słyszę właśnie. Może się nie utopię. Utopię się. Kurde, blisko było. Złe by to było. Coś tu jest na tej wysepce. Łości, kłości i łódź. Dobrze, ale ja chcę się teleportować. Teleportować... No tu. Dobrze, że też nie musimy podchodzić do... Ja myślałam, że trzeba podejść do tego jednego punktu i dopiero się teleportować, ale jak widzicie, nie. Automatycznie z jakiegokolwiek zakątka mapy możecie sobie kliknąć i... No i idziemy. Dobrze, no to... Ja sobie, tak widzicie, pomału robić tą mapę i kurczę... Tu potrzebuję silnika, nie wiem skąd go znowu zdobędę. Tam jest wysoki poziom, tam u tego pewnie... Gdzie ja w ogóle jestem? Aha, tu chciałam to. To chciałam zrobić sobie. Chodź, wierzchowcu, pojedziemy sobie w podróż. Mam nadzieję, że w dobrą stronę. Więc tak jak widzicie, tak jak mówiłam wam, jest co robić. Chcecie na pól na maksa zrobić całą grę, to wow, trochę wam to zajmie. To wygląda na solidny kawał drzazgo złomu. Dechy. Ups. Gdzieś tam u góry, co? My tu byliśmy. A to jest pytanie, czekajcie. Chyba tak, ale sprawdzę sobie ten... O, tu którąś stronę. Nie? A pakiet energii. To co, u góry też mnie nie było tu, na tym? Zaraz... Wydawało mi się, że tak. Chyba, że się kiedy historia zaczyna dotyczyć. Respią na nowo, że nie wiem, podniesiemy to za następnym razem włączymy grę. To znowu się pojawią przedmioty w danym miejscu. No tak to mogłoby być. W końcu mamy ten setny poziom zdobyć. Oh, Jesus Christ, kto to wymyślił? Żeby aż do setki dobić. Na pewno są ludzie, którzy grają. To tam. Mówi, że masz wielu wrogów. Może lepiej nie wychodzi za dnia. Wow. To co ja, wampir, Dracula? W nocy mam wychodzić? Jeszcze się spotkamy? Nie sądzę. Bardziej z tego, z piły. Coś... Ale tu chyba byliśmy. Tak, byliśmy. Chodź, wiewiór. Chodź tu. Czy inne wierzchowce można mieć? Pewnie tak. Innych zakątków. A tam się możemy powspinać. Co to tam łazi? Dobra, nie bądźmy. O, ale mi zaś tu spada klatki. 16 poziom wy macie? Wow, no to super. Błądźcie. Poważnie, nie mają taki wysoki mieć poziom ten? Ej, kolego. Ja pierdzielę. Ale to tylko ten jeden miał 16. Wow, wiedział jak mnie kurczę zaatakować. A ty kurde mój mały, to w ogóle nie trafiasz ten. Jakie kółka robi debil. Gdzie jest mój, kurczę, bumerang? Boże. A ty to masz, kurde.
Teksty. Dobrze, zobaczę, co tu się wchodzi. Bohaterowie są nimi wyłącznie dla innych, ale albo robią swoje, albo nie są bohaterami dla nikogo. Bla, bla, bla. Ław, nie mogę tu wejść poważnie? No bez jaj. Kakuj mały. Musimy gdzieś tamtą stronę. Ja w ogóle idę. Aha, ten, śmieszny, dobra. Co tu jest? Wow, ale kurde, utajnione, że w ogóle nie widać. Dobra, key out. Też można przeszukać. I wpaw. I apteczka. Tu też coś jest, skrzyneczka jakaś. Mongul, czapeczka. Gorsze niż to, co my mamy. Dobrze, zobaczymy, co to tam będzie. To jest coś do interakcji. Widziałam, takie kółeczko się pojawia. Chyba, że to nie tu. Tam, aha. Tam jest, ale to jest ten. Do teleportacji. Gdzieś tu jest handlarz tentegesów. Tentegesów? A co ma ty za tentegesy sprzedaje? Tam coś na dole łazi i trzepie tyłkiem. Dobrze, jest tu. Co tam sprzedajesz? Mogę pogadać z sobą? Ja, tak, daj mu w twarz. Mówi, że da ci dobrą cenę i zapakuje towar w Trymiga. No to pokaż. Uważa, że musisz poćwiczyć cierpliwość, jeśli chcesz dobić targu. Szukam dobrej okazji. Ty, kto to mówi? Nie ja. No, jakieś takie części ma. Jakieś do ciuchów ma, nawet ciuchy ma. Takie różne, jak widzicie. Butelka kleju i apteczki sprzedaje. Obszar ukończony. A tu jest to. Pokrzyżowanie. Decyzje. Papier toaletowy. Tak. Kiedyś to było najcenniejsze rzecz w zeszłym roku. Otwarte. W ciemności prawie nic. W marcu. Nie widać. To był masakra. No ale bywa. Te czasy już odeszły na szczęście. Dobrze, tu mamy tą śmieszną tą... kuchenkę mikrofon... Nul. Nada. Zero. Pokrętła, by uruchomić sprzęt. Aha, tylko jedno trzeba było. Super. Jedzenie mi się zrobiło w mikrofali. Działa smażyskra. Bum! I już coś masz. Może nie jest to dokładnie to, o czym marzysz, ale pojawiło się ekspresowo. Dawno świata. Jeden z dwóch. Poważnie? Tu... patrz, a nie, bo to jest handlarz pokazuje. Pokazuje nam handlarza. Ale jeszcze coś tu jest. Nie, bo tam jest ten punkt teleportacji. Chyba, że tam na dole jest coś. O, właśnie tam, gdzie tu łazi to coś. No, osuń się. Podczekaj, panie. I tak też lepszy. Wow, ale mam zaś klatki mi spadają, zajebiście. Marzyłam o tym. Dobra, mniejsza z tym. No weź, że kurde, daj ze se. Siana. Leż. Już. Ej,
poziomnie. Haha. Tam coś jest. Co to za? Warto wyjść na zewnątrz, by zobaczyć nocne niebo. Co za jakieś takie kurcze odgłosy? Coś na górze jest jeszcze? Pewnie tak. Dobra, nie będę tych stworków łapać. A, telewizor, no tak. Czapeczka. I tak gorsze. Takie oko. O Boże. Rotacyjna, ale. Ale że jak ja tam mam ustawić? Aha, to ostatnie trzeba pokręcić tym. Dobra. Nie było jakieś trudne. Oko pudle można było zobaczyć przez. Oko pudło. Niektóre poruszały do głębi. Oko pudło. To jest pudło. Te nowe telewizory to są. Oko kurde wielkolud. Oko pudło. Dobra. Pokazuj nam w ogóle handlarza. Bo tu mamy tego. Od ciuchów, a tu mamy obóz z warsztatem. On nam coś pokazuje. Ale gdzie są te... Aha, tak, w tą stronę są. Ale ja bym jeszcze chciała może tutaj tego więźnia puknąć. Tylko... No dobra, niech będzie tu. Więźnia stuk. Uderzyć go, niech się położy. Na wieczne spanie. Jak trzeba będzie wyjść na zewnątrz? Prędzej to się wychodziło na zewnątrz. Czego ja mam tak ciemno? A tędy, ale... Drzewo życia wciąż stoi. Pytanie brzmi, jak długo? Nie wiem, jak długo będzie stało. Nie moja bajka. Czekajcie, czy ja to w ogóle sobie dobrze zaznaczyłam? Nie. Teraz dopiero będziemy mieli pokazane. Chodź. Kolego podróży naszej. No wcale nie wieśniowe. Żaden. O Boże, ale jestem niedobra. Trzech nie ma. 20 jeszcze siedzi. I czekam na plaskacza w twarz. No trudno, bywa. Kiedyś sobie zagramy drugi raz, to kurczę, będziemy dobrze, będziemy wszystkich bronić. A dzisiaj... I teraz... Nie! Nie ma takiej opcji. Rito i jego bandyci tu obozują. Uważaj. Halo, wpuśćcie mnie! Ej, Rito. Rito, dlaczego brzmisz, jakbyś miał kobiece imię? Cześć! Tak na dzień dobry już. Podobać się? Nie? Myślałam, że tak. Aha, no i tak, wracają i się... Patrzcie, muszę wejść do środka. Bo oni mają Ale... What? A ten przede mną to kto to jest? Right Rito, a tamten co to jest? Rito. Aha. Kopia Rito. Bum! Super, dzięki, że dwóch naraz wielkich idzie.
jeszcze jakoś żyjesz. Jeszcze. Dzięki. Dzięki, że jeszcze jakoś żyję. Narratorze siedmiu boleści. Się zastanawiam, kto mnie najbardziej pienia. Czy te duże, czy te małe? Te małe to są przeszkadzajki. To jest kolejna długa walka. No właśnie, no dlatego tak nie bardzo chcę. Jakie kurde uniki. Tego małego chcę, chodź tu. Chodź tu, cwaniaku. Tak. Drugiego małego cwaniaka. No, zajebiście jesteście, zajebiście! Promieniście. Przymknij się. Tego małego. Ustukać trochę. Dobra, Rito ledwo żyje. Już nie żyje. Mały kolega też został ten śmieszny. Aha, myślałam, że on się leczy, ale nie, on używa jakichś takich... koktajli. No, dzięki. Jak cię to nie uratuje ani trochę. Chodź tu. No i po co ci to było? Trzeba było pić. Nic cię to nie... Jak się sturlał. Taki był wykrzywiony. Nie może padać wiecznie, prawda? No nie wiem, może. A może i nie. Dobrze, czy wy coś tu mieliście? Tu coś dropnął jakieś? Coś z tego wyczarujesz. Interakcja, tu możemy zapalić to. Jakaś torba jest. Krętka. Lubię kuferki. Lufa, moment. Poziom. Muszę popatrzeć, co tam fajnego mamy. Za umiejętności. Jeszcze tu miał ten, co wyszedł. Co miałeś ciekawego? A cóż to jest? Co takiego znajdziesz? Może jakieś informacje o jakimś miejscu z fajnymi rzeczami? Aha, punkty ulepszenia dodał. Takie czytanie. Aha, tu jeszcze jakaś stracona dusza siedzi gdzieś, co? Następnym razem będzie lepiej. Aha. Ługi. Aha, tu widzę super łup. Po lewej stronie. Tu będzie coś fajnego. Zajebiste to jest. Apteczka. Gdzie jest ten więzień? Przepraszam. Aha, tu na dole siedzi. Dobra. Jeszcze sobie zobaczę, co tu jest. No, dwie skrzyneczki. Jaka kurtka. A, zaś następny dostanie po twarzy. Następny Jedi dostanie po twarzy. Wydaje się być w dobrym nastroju, mimo że czeka na pewną śmierć. Na plaskacza. Wie, że żyjesz według własnego kodeksu i martwi się, że nie szanujesz. Jak nie? Szanuję życie swoje i to jak najbardziej. Nawet nie wiesz, jak bardzo. O słuszne postąpienie. Pa. Smuci wszyscy się, mówicie to samo. Z drogi zniszczenia i pragniesz pomóc tylko sobie. Życie, kolego. Zaczynasz czuć rytm mroku. Rytmiście. To nie rytm, a kolejny. A co jest nie tak z kolejnami? Kocham kolejny. Rytm, kolejny, co za różnica. Możesz się im wyrwać. Wyrwać? Nie ma mowy. Ciesz się nimi. Ahaha, póki możesz. Dobrze. Ile ja już tego mroku mam? Drobny mrok dalej. Obszar ukończony. Dobrze, dajmy sobie jeszcze do awansa. Nie wiem, czy ja chcę to szczęście i charyzmę tak kurczę na razie.
Szybkość poruszania się, zręczność, tak. Inteligencja może tym razem. Inteligencja, jestem inteligentna chyba. Komandos, co tam mam? Wymaga poziom 15. Właśnie nie wiem, jakie szybkość ataku broni do walki wręcz wzrasta. Szansa na zdobycie łupu. Broni wzrasta. No ciekawe. 100% większe obrażenia. No w ogóle... Dobrze, może dam sobie szybkość ataku bronią dystansową wzrasta. Jaki będzie taki czuś. Co my w ogóle jeszcze mamy? Biopunkty i punkty psioniczne. Wow, mrok. 18. Ile będzie mroku tego normalnego w ogóle? Czy to nie jest takie ulepszenie tego plugawa żółć? Bo tu macie taka naprowadzane chyba grzyb. No spróbujmy może. Zamiast tego podziemia, tylko na... O. Mam jeszcze dwa, ale nie mam w co. Na aura. Może na razie też nie, bo to są, a tu są ulepszenia odporności. Antygorąco mamy nisko i ten antybiozagrożenie. Może dodam sobie. Niech sobie będzie. Czemuż by i nie. Dobrze, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek. Na samym odcinku muszę zerknąć, co ja tu mam. Tu coś mam. Kurde, nie chcę mi pokazać. Aha, chyba kolejny więzień, bo mamy... Tak, kolejny więzień. Kolejny więzień, tamto sobie zostawimy. No i pójdziemy w tą stronę. Tu do... Netrów. Wybić netrów, ha, ha, ha. To na razie odpuszczę sobie tych puchciów, bo tak jak widzicie, jeszcze za niski poziom mam najwyraźniej. No i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Biomutant. Dzięki, cześć!